Dzień dobry Państwu, Eliza Michalik, Onet Opinie. Nie byle jakie Onet Opinie, bo sylwestrowe, podsumowujące rok, mówiące o pieniądzach, ponieważ to pieniądze w tym roku były wiodącym motywem, a termin inflacja stał się znany każdemu obywatelowi. Podsumujemy dla Państwa rok, powiemy o tym, co się wydarzy i na co zwrócić uwagę. Jak mówił Glapiński, na początku roku mieliśmy podobno najlepszą gospodarkę od czasu Jagiellonów. Co jest ewidentną bzdurą, bo tylko prosty i głupi lud to kupuje. Mikołaj Kunica, szef Business Insider Polska, czyli człowiek, który naprawdę jest dobrze poinformowany. I jeśli ktoś Państwu wytłumaczy i mi również, no to właśnie on. Dzień dobry. No, nie wiem, ale się postaram. Dzień dobry, dzięki za zaproszenie. Ja sobie wyobrażam, że to jest tak, że wszyscy teraz będą trzymać się swojej pracy, że będą się bać zmieniać pracę, że będą trzymać się za portfele. I liczę na to, że wyjaśnisz, jaki był ten rok. Jak to się stało, że do tego doszło, że jest tak drogo? Potem cię pewnie zapytam, co będzie, ale zacznijmy od tego, jaka droga doprowadziła nas do punktu, w którym teraz jesteśmy? Najprościej było, gdybym wskazał kilka źródeł tego stanu, który jest obecnie. Pierwszy, w zasadzie wszystkie one wynikają po części z kryzysu, który był wymuszony lockdownem. Lockdown wymusił ostre działania po stronie z jednej strony władz monetarnych, czyli banków centralnych, które obniżały stopy procentowe, gwałtownie obniżały stopy procentowe. W Polsce mieliśmy rekordowo niski poziom stóp procentowych. Z 1,5% do prawie zera zjechaliśmy w ciągu kilku miesięcy. I jednocześnie banki centralne, także Polski, Narodowy Bank Polski, kupowały dług państwowy po to, by państwo mogło finansować te branże, które z powodu lockdownu nie mogły się rozwijać. Tak? Czyli nam narosła ogromna suma pieniędzy, nagle pojawiała się na rynku. To zawsze jest czynnik inflacjogenny. Z drugiej strony gospodarka odbiła, te pieniądze na stole zostały, niskie stopy procentowe, czyli niski koszt pieniądza został, ale zapotrzebowanie na różnego rodzaju dobra gwałtownie wzrosło na całym świecie i w związku z tym pojawiły się problemy z tak zwanym łańcuchem dostaw, czyli mieliśmy bardzo dużo pieniędzy i bardzo mało towarów. To zawsze powoduje inflację. To ja muszę cię teraz urealnić i zapytać, czyja to wina? Bo ja myślę, że ludzie zadają sobie to pytanie, czy to jest wina polityków, czy można zrzucić na rząd, czy można zrzucić na pandemię, tak jak to robi rząd rzeczywiście, Mateusz Morawiecki, premier mówił ostatnio, że no w całej Europie jest wysoka inflacja, nic się nie da zrobić. Czyja to odpowiedzialność? Jest kilka czynników, bo jeszcze jeden czynnik inflacjogenny to jest to, co dzieje się na rynku energetycznym. Mamy dramatyczny wzrost cen energii elektrycznej i gazu. Tutaj częściowo można powiedzieć, że dlaczego te wzrosty obserwujemy? Trochę ze względów, o których już powiedziałem, to znaczy tego gwałtownego odbicia gospodarki i niedostosowania mocy, podaży prądu, podaży gazu do zapotrzebowania zwiększonego, bo gwałtownie odbijamy. Ale z drugiej strony no, rząd, przy czym nie tylko ten, tylko kolejne rządy miały mnóstwo czasu na to, żeby reformować polską energetykę. I tak, modernizować sieci przesyłowe. I prawda? Odchodzić przede wszystkim od węgla. Było oczywiste dla ekspertów, że ceny uprawnień do emisji CO2 w związku z polityką unijną będą szły w górę. One oczywiście teraz idą w nienaturalnie szybkim tempie w górę, ale część tej odpowiedzialności spada na polityków, którzy nie przestawili na nowe tory polskiego sektora energetycznego. Część odpowiedzialności na pewno spada moim zdaniem na Radę Polityki Pieniężnej, która zbyt długo zwlekała z podjęciem decyzji albo przynajmniej z zapowiedzią zmiany swojego nastawienia co do polityki pieniężnej. Bo nie trzeba podnosić stóp procentowych po to, żeby wpływać na inflację. Wystarczy
zasugerować rynkowi, że takie ruchy są możliwe. Tymczasem prezes NBP, szczególnie on, przez wiele, wiele miesięcy powtarzał, że wszystko jest tak, gospodarka ma się wyśmienicie, a inflacja jest przejściowa i importowana. Mylił się czy kłamał? Tutaj odpowiedzi na to pytanie nie mam, bo on też jest politykiem w jakimś sensie i mocno związany zresztą z obozem rządzącym. Zakładam, że się mylił. Ale takie trzy najważniejsze wydarzenia gospodarcze minionego roku, które wywarły na nasze portfele i na nasze też samopoczucie, bo badania pokazują, że Polacy boją się przyszłości, największy wpływ, tak po ludzku to było co? No na pewno pandemia, na pewno dwa lockdowny i to, jak wyglądała reakcja na pandemię i lockdowny, to znaczy gigantyczny wzrost długu publicznego. To też jest element, który przekłada się na koszty, czyli na koszty życia. Pożyczaliśmy ogromne pieniądze i to na dodatek poza budżetem. To dla mnie jest w ogóle... Co to znaczy pożyczaliśmy poza budżetem? To znaczy, że normalnie pożyczają pieniądze na rynku rządy poprzez emisję obligacji skarbowych. I to jest najtańszy, najbardziej transparentny sposób zapożyczania się i on powiększa dług, także deficyt w budżecie. Tymczasem naszą reakcją na pandemię była emisja obligacji z miejsc nieoczywistych. To znaczy to nie rząd, to nie minister finansów, oczywiście też, ale nie w takiej skali, jak wyglądało to w totalu, emitował obligacje, czyli zadłużał nas, ale to były obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu PFR. Ten dług publiczny nam się rozlał poza budżet i poza ten deficyt, poza tą sferę, o której mówi rząd, czyli państwowy dług publiczny, i on się rozlał po rynku znacznie szerzej. I to są ogromne kwoty, bo sam PFR i BGK od początku pandemii wyemitowało obligacje o wartości blisko 200 miliardów złotych. To bez wątpienia miało ogromny wpływ na rynek, na osłabienie złotego, na wzrost kosztów obsługi długu i tego typu zjawiska. Natomiast to, co było najważniejsze, to dopiero przed nami, to znaczy Polski Ład. To jest coś... To też było to ważne wydarzenie, uchwalenie tego w ogóle, pomysł. To jest coś, co tak przemebluje nasze życie już zaraz, od 1 czy tam 2 stycznia, jak pójdziemy do pracy, zaczniemy płacić podatki. Jeszcze tak naprawdę wielu przedsiębiorców nie ma pojęcia. Ja należę do tych przedsiębiorców, to poproszę o informację, jak Polski Ład przemebluje nasze życie. Polski Ład jest rewolucją podatkową. Polski Ład jest rewolucją podatkową, która polega na tym, że najsłabiej zarabiający i osoby żyjące z różnego rodzaju świadczeń społecznych, świadczeń emerytalnych, rentowych, mają mieć nieco mniejsze obciążenia albo zerowe obciążenia. Ale to są osoby, które i tak płaciły relatywnie niskie podatki. Natomiast sfinansują to wszyscy ci, którzy są powyżej średniej. Każdy, kto zarabia dzisiaj powyżej 6 tysięcy złotych, ucierpi z powodu Polskiego Ładu, a ucierpi w ten sposób, że odprowadzi albo wyższą składkę zdrowotną, albo zapłaci po prostu wyższe podatki. Przy czym powiedzmy sobie, jeśli mogę, że te 6 tysięcy to też... To jest brutto. Brutto, no to też nie są żadne wielkie pieniądze przy tych cenach, które są, żeby utrzymać się w Polsce, utrzymać rodzinę, zapłacić rachunki, ten gaz 30% w górę, prąd 40% w górę, no to nie jest żadna kasa, a władze zachowują się, jakby to był jakiś próg bogactwa niemalże. No, dodatkowo mamy tak zwaną tarczę antyinflacyjną, która co do zasady w mojej ocenie to jest próba gaszenia pożaru przy pomocy kanistra z benzyną, no bo mamy wysoką inflację, bo jest za dużo pieniędzy na rynku, między innymi dlatego, tak? No to co tak robimy? Dosypujemy więcej pieniędzy, tak? To powoduje tak zwany efekt drugiej rundy, czyli nakręcenie się spirali inflacyjnej. To znaczy, jeżeli wszystko drożeje, ludzie oczekują podwyżek. Te podwyżki się pojawiają, wszystko drożeje. W Polsce koszty pracy, to są dane z ostatnich dni, wzrosły najmocniej od bodajże 12 lat. Koszty płacy, czyli co, te wszystkie składki? Koszty pracy. Tak, wszystkie składki, wynagrodzenia, ukryte podatki. Coraz więcej trzeba zapłacić, żeby zatrudnić człowieka. No i te koszty przedsiębiorcy będą, czy w sektorze usług, czy w sektorze wytwórczym, będą musieli przenieść na produkty końcowe, czyli znowu ceny, które widzą konsumenci, pójdą w górę. Tylko czy my państwa mamy zostawić
z taką świadomością, że jest podwyżka podatków, jest Polski Ład, który, jak rozumiem, oznacza też wzrost biurokracji i już w ogóle nie połapiemy się, o co chodzi w systemie podatkowym. Księgowi na pewno dużo zarobią. Księgowi zarobią dużo. To co państwa czeka, naszych widzów? No, jaka jest strategia przetrwania? Może znaczy, tak, Polacy, co byś doradził? Polacy mają bardzo silny gen z jednej strony przedsiębiorczości, ale też takiej przedsiębiorczości, takiego kombinowania. Co zrobić, żeby było lepiej? Jak obejść przepisy? Jak troszeczkę wylądować w innym reżimie podatkowym? Ja sam bardzo mocno w tej chwili się zastanawiam nad zmianą swojego statusu, jeśli chodzi o to, jak jestem rozliczany, postrzegany przez fiskus. I wiele osób, chcąc ratować część tych spodziewanych wzrostów kosztów wynikających z nowego systemu podatkowego i Polskiego Ładu, będzie uciekało w inne formy świadczenia pracy, po prostu. Powinnam to rozważyć, mając jednoosobową działalność gospodarczą, jak rozumiem. Każdy powinien to rozważyć, tyle tylko, że trzeba to zrobić, jeśli dobrze pamiętam, do 20 stycznia trzeba to zgłosić to w Urzędzie Skarbowym. To jest, potem już nie można zmienić w trakcie roku podatkowego sposobu rozliczania się, więc warto jeszcze przed świętami, bo będą kolejki, skontaktować się z ekspertem, z księgową, z księgowym i porozmawiać na ten temat. Czyli to ważna informacja, proszę państwa, do 20 stycznia. A jak twoim zdaniem ludzie zareagują na to, że im po prostu schudną portfele? No, ludzie pójdą po podwyżki. To znaczy już badania Narodowego Banku Polskiego z początku grudnia nie zostawiały żadnych złudzeń. Narodowy Bank Polski ma najlepszy aparat badawczy. Naprawdę najlepszy. I tam eksperci wewnątrz wszystko wiedzą. Z tych badań wynikało, że jeszcze w czwartym kwartale, czyli w tych dniach, 44% Polaków, przedsiębiorców spodziewało się, że będzie musiało podnosić pensję, a ten odsetek dramatycznie rośnie, jak się spojrzy 12 miesięcy w przód. Ponad 70% przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że pracownicy przyjdą, zapukają i ale poproszą, dadzą te podwyżki? A będą mieli wyjście. Właśnie to jest pytanie, ja się zastanawiam, bo ceny usług idą w górę. No, ceny usług idą w górę i to będzie właśnie ten efekt drugiej rundy, to znaczy one już idą w górę, za chwilę wejdą nowe taryfy na energię. Przez 3 miesiące ma być obniżona stawka akcyzy i podatku, ale przez 3 miesiące, co potem nie wiadomo, czy nas stać na to, żeby to cały czas dotować. Więc a nie można prowadzić biznesu nie mając ludzi. Kapitał ludzki, coraz częściej się przekonują o tym przedsiębiorcy, jest co najmniej tak ważny jak każdy inny kapitał. W związku z tym bez pracowników nie jesteś w stanie prowadzić biznesu. Ci ludzie dzisiaj znaleźć dobrego pracownika jest szalenie trudno. Między innymi dlatego, że jest bardzo wysoki socjal w Polsce. W związku z tym przedsiębiorcy mają ogromne problemy ze znalezieniem ludzi do pracy. A w takich sektorach jak na przykład IT, informatycy dzisiaj mogą tak na dzień dobry. Doświadczony informatyk dostaje nawet powyżej 20 tysięcy złotych na rękę. Wielu z nas rozważy przekwalifikowanie na Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Podstawowe kursy trwają 3 do 6 miesięcy. I oczywiście to nie jest ten moment, że już jesteś ekspertką i możesz poprosić o 20 tysięcy. Ale zarobisz. Ale przebranżowisz się i bez problemu dostaniesz pracę. I dzisiaj jest bardzo łatwo znaleźć pracę. A co więcej, ludzie o tym wiedzą i są badania z kolei inne, które pokazują, że jeszcze nie było takiej sytuacji w Polsce, żeby tyle ludzi zastanawiało się albo deklarowało aktywne poszukiwanie nowej pracy. Nie dlatego, że ta, którą mają, jest zła, tylko dlatego, że po prostu jest taka koniunktura. A jak powinien zareagować Narodowy Bank Polski i jego fantastyczny prezes na nową sytuację? No, Narodowy Bank Polski powinien przede wszystkim uporządkować swoją komunikację ze światem zewnętrznym. Na Twittera, przepraszam, że wchodzę w słowo, odsyłam państwa, jaka jest komunikacja. Prowadzić komunikację w sposób przemyślany, w sposób konsekwentny, w sposób długofalowy, bo naprawdę politykę pieniężną te największe, najlepsze banki centralne, takie jak Rezerwa Federalna czy Europejski Bank Centralny, podnoszenie stóp procentowych to jest ostatnia rzecz, którą te banki robią. Natomiast są w stanie zarządzać oczekiwaniami inflacyjnymi poprzez swoją komunikację. Narodowy Bank Polski ma ujemną wiarygodność dzisiaj na rynku, jeśli chodzi o komunikację, bo przez wiele miesięcy przekazuje komunikat, że jest wszystko super i inflacja nie jest problemem i nie będzie, i nagle... Pewnego ranka?
podnosi stopy procentowe, zaskakując wszystkich. I dzisiaj rynek moim zdaniem nie do końca wie, jak będzie wyglądała ścieżka dalszych podwyżek stóp procentowych, no bo że one są konieczne, to wiemy. Prawdopodobnie dotrą stopy procentowe do około 3%. To odsyłam do Business Insidera. Na naszych stronach można znaleźć kalkulatory pokazujące, co się stanie na przykład z ratą kredytu hipotecznego przy zmianie stopy procentowych o każde 25 punktów bazowych. Będzie drożej. No, to oczywiste. Tylko problem polega na tym, że ostatnio pisaliśmy o tym, że już są takie województwa, gdzie średnia pensja i oczekiwania co do wzrostu stóp procentowych w relacji do średniego kredytu hipotecznego powoduje, że już dzisiaj pół pensji wydajemy na obsługę takiego kredytu. Musimy kończyć, niestety. Czas nasz się skończył. Coś optymistycznego. No właśnie się zastanawiałam, czy my naszych widzów zostawimy z czymś takim. Zamyśliłam się też nad tą komunikacją, bo myślę sobie, że w Polsce nie przykłada się do tego wagi, a to fajne, że to powiedziałeś, że to jest niesamowicie ważne, jak sposób, w jaki wypowiadają się ważne osoby w państwie, wpływa na rynki, że tak naprawdę rynek to jest psychologia, ekonomia to nie jest nauka ścisła, to jest nauka społeczna. O tym się często zapomina, prawda? To jest kluczowe. To, co powiedziałeś, to jest kluczowe. To jest to, jak banki centralne, ale też rządy komunikują się z uczestnikami rynku, jest o wiele ważniejsze niż same decyzje. Oczywiście, jeśli to jest dobrze poukładane. Jeśli nie, no to... Czyli trzeba wiedzieć, co mówić. No dobrze, ale to też wracam do twojego pytania, z czym państwa zostawimy? No właśnie, z czym zostawimy państwa na 2022 rok? Może jakaś dobra rada? Inwestujmy w nasze dzieci. Słuchajmy, co do nas mówią, bo bardzo często nam się wydaje, że te dzieci mniej rozumieją. One rozumieją często więcej, bo żyją w innych realiach, inaczej oceniają swoją pozycję, inaczej się komunikują. Ja bardzo dużo podpowiedzi znajduję dla swojego codziennych decyzji ekonomicznych w rozmowie z moim synem. Gorąco polecam, to jest naprawdę... To nie musi być podstawowe źródło informacji, na pewno nie powinno, ale warto słuchać i czasami odbić to, co nam się wydaje, że już wiemy na pewno, tego, co mówią młodzi ludzie. Oni szybciej wyłapują trendy, oni szybciej wiedzą, co się będzie działo wokół nas istotnego. Naprawdę niech państwo zaryzykują kiedyś postawić na wiedzę płynącą od swoich dzieci. No i oczywiście czytajcie Business Insidera i czytajcie Onet. Wszystko tu jest i Mikołaj Kunica, który był państwa i moim gościem. Wszystko będzie wyjaśniał na bieżąco. Dziękuję bardzo. Z całym zespołem. Dziękuję ślicznie. Z całym zespołem. Wszystkiego dobrego na nowy rok. No, ja żegnam się z przykrością, ale pociesza mnie fakt, że się wkrótce zobaczymy. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Do 20 stycznia rozważajcie państwo decyzje finansowe, sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Do zobaczenia w nowym roku.